Tradycyjne wieńce, plon pracy na roli, ale i dary Wisły towarzyszyły mieszkańcom gminy Nowy Doninów podczas tegorocznych dożynek. W gminie nadwiślańskiej to święto plonów i darów rzeki. Uroczyste obchody odbyły się w porcie. Rozpoczęła je msza święta, a także poświęcenie wieńcy dożynkowych. Jesteśmy szczególną gminą, mamy lasy, wodę, rolnictwo. To dla nas wyjątkowy moment, mówił wójt gminy Nowy Doninów. Święto plonów i darów Wisły. To jest charakterystyczne jedynie dla gminy Nowy Doninów. Tu mamy sadowników, mamy pszczelarzy, oczywiście drobnych, nie specjalizujących się w wielkiej produkcji, ale naprawdę to robią z pasją i robią to dobrze. Dlatego dzisiejszy dzień jest dla nich takim dniem dziękczynnym, podziękowaniu za ich ciężką, trudną pracę, codzienną pracę, z której jesteśmy dumni, bo jesteśmy konsumentami tego, co oni wyprodukują i żeby nie zabrakło na naszych stołach tego świętego bochna chleba. Jolanta Salomondra i Wojciech Kijek, starostowie dożynek, na ręce wójta gminy przekazali chleb oraz dary Wisły, którymi następnie częstowano przybyłych na święto. Jak sami przyznają, bycie starostami dożynek to duże wyróżnienie. Bardzo wspaniałe, że przez pana wójta, przez samorząd, przez organizatorów zostaliśmy wybrani na starostów tychże dożynek. No i bardzo z tego jesteśmy zadowoleni i dumni, że możemy spędzić czas w gminie naszej, z naszymi rolnikami. Bycie tutaj starostą to jest starościną. Jest to takie wyróżnienie dla nas, dla mnie, dla starosty oczywiście, tak, takie docenienie naszej ciężkiej pracy, tak, bo praca w gospodarstwie to nie jest praca lekka, ale przynosi rezultaty, efekty, daje satysfakcję. To trudne czasy, tym bardziej cieszymy się, że możemy świętować udane zbiory ciężkiej pracy rolników, zaznaczali sołtysi, którzy otrzymali specjalne podziękowania z rąk wójta. Doninowskie Święto Plonów i Darów Wisły to ukłon w stronę mieszkańców, ale i okazja do prezentacji sołectw, stowarzyszeń czy kół gospodyń wiejskich. Na specjalnie przygotowanych stołach królowało to, czym słynie gmina Nowy Doninów. Nie brakowało smakołyków, ale i nalewek własnej produkcji. Każda z gospodyń wiejskich czy sołectw przygotowało to, co najlepsze. Po prostu pokarmami jadła Doninowa. Miąsko z grzybkami, pierogi z grzybkami i mięsem, mielone, bigos, dziczyzna. To są takie tradycyjne dania? Tak, tak. Czarnina z przycierakami, z kluckami przycieranymi innymi, ciasto. Co tam człowiek ma? Te rybki z octu. Czyli wszystko to... Smalec z ogórkiem kiszonym. Czyli wszystko to jesteście najlepsze? No może najlepsze, nie można nikomu ubliżać, ale staraliśmy się jak mogliśmy. Z samymi pysznościami mamy bułeczki argentyńskie, mamy bułeczki z jabłkiem, mamy sałatkę z buraków, sałatkę z pieczonych warzyw, mamy pyszne ciasta domowe, chleb oczywiście ze smalcem i z ogórkiem. I coś, z czego słynie nasza miejscowość, czyli nalewka z aronii, ponieważ u nas jest bardzo dużo aronii, także tutaj też zachęcamy, zapraszamy wszystkich, którzy będą mieli ochotę skosztować i z nami się tutaj podzielić wszystkim, co mamy. A to jest takie tradycyjne, są takie tradycyjne potrawy z dzierżązny? Tradycje możemy tworzyć na nowo, wydaje mi się, także wydaje mi się, że wszystko, co dzisiaj będzie, to może za rok będzie nową tradycją świecką, także myślę, że chętnie się tak tutaj umówimy, że za rok oczywiście tradycyjnie wystawimy podobne lub coś innego. Jest co świętować i za to dziękować, powtarzały gospodynie i częstowały kolejnymi smakołykami przygotowanymi własnoręcznie. Przede wszystkim nalewki mamy arbuzową, kiwi, cytrynową, wiśniową i pomarańczową. Też oczywiście to wszystko swojej roboty, tak? Mamy tak, wędlinki, pasztecik swojej roboty, bigos przez nas robiony, masełko, ser, smalczyk, ogórek kiszony, miód. I co się cieszy największą popularnością? To znaczy ciasto drożdżowe też, w sumie wszystko, w zależności od gustu. To sobie co życzę. Jak podkreślały, takie święto to przede wszystkim okazja do spotkania, a przy okazji można zaprezentować swoje sołectwo. Z czym panie dziś tutaj się wystawiają?
pierożkami, z mięsa, z grzybami, z ziemniaków, guzki przecierane z okrasą, z serem, sałatka na krakersach. To są takie wasze tradycyjne? Tak. Ser swojski, masło swojskie. Pyszne masło. A co cieszy się największą popularnością? Wszystko. Ogóreczki. Wszystko smakuje. Również koło gospodyń wiejskich z Popłacina miało bogato zastawiony stół z smakołykami. Wystawiamy się z babką ziemniaczaną, babeczki z cukinią, roladę serową z mięsem, smalec, ogórki, paszteciki mamy. Mamy ciasto, sernik, jabłecznik, roladę, karkówkę w sosie. Prócz przygotowanych potraw, gospodynie częstowały również przygotowanymi przez siebie przetworami z warzyw i owoców z własnych sadów i ogródków. Wszystkie stoiska cieszyły się ogromną popularnością. Każdy odchodził najedzony i zadowolony. Na najmłodszych czekała słodka wata cukrowa. Podczas duninowskiego Święta Plonów i Darów Wisły aktorzy Teatru Dramatycznego w Płocku wystawili spektakl poświęcony stuleciu Ochotniczej Straży Pożarnej Florian w powiecie płockim.